Ruszyliśmy do Munar. Żegnane gościnne Kocin. I w pięknej, słonecznej pogodzie jedziemy dalej. Do Munar jechaliśmy piękną, widokową drogą, biegnącą grzbietem wzgórz, a po jej obu stronach ciągną się wieloma kilometrami pola herbaciane. Brytyjscy plantatorzy herbaty, kawy i kardamonu stworzyli ten mikroklimat górski na wysokości 1524 metry nad poziomem morza. Sam Munnar jest małym miasteczkiem położonym pośród gór. Miasteczko jest dość przyjemne, choć jakoś szczególnie nie jest porywający. Ciekawostką jest fakt, że znajdują się tu trzy wzgórza. Na jednym stoi świątynia hinduistyczna, na drugim meczet, a na trzecim kościół katolicki. Największą atrakcją Munar jest uroda okolicznych gór, zwłaszcza, że wiele z nich pokryta jest magicznie malowniczymi plantacjami herbaty. Chyba żadna inna roślinność nie robi takiego wrażenia jak krzaki herbaciane pokrywające całe wzgórza i doliny. Dawna duża plantacja koncernu Tata została podzielona na małe spółdzielnie prowadzone przez dawnych pracowników. Ludzie tu żyją dostatnio, mają ładne domy, opiekę medyczną, szkoły dla dzieci i stałe dochody. Wszyscy troszczą się o wspólne dobro. Tu nie widać biedaków ani brudu jak na północy Indii. Dojechaliśmy do miejscowości Marajul. Tu chcemy obejrzeć żniwa trzciny cukrowej. Około 40 kilometrów od Munar w dolinie znajdują się duże pola upraw trzciny cukrowej. Przyjeżdżamy tu, aby obejrzeć, jak wytwarza się cukier z tej rośliny. Tak, tylko jak na zamówienie, tu arabskie.
żagra, nieoczyszczona melasa z siny cukrowej. Tutaj jest miejsce na jej produkcję. Coś mi to nie wygląda. Czyli to jest odwrot. Tam powietrze, tu wrzucają opał, tu rzuca opał, a tam dym wychodzi. Następuje odparowanie melasy. A tu są kulki cukrowe w odparowanej melasie. Tu także okoliczni mieszkańcy żyją dostatnio, mają piękne, choć nieduże domki, bardzo zadbane i biedy tutaj nie widać. Ciekawy zbiornik wody i ujęcie do nawadniania poletek. To niewykopane, bo to jest skała. W najbliższych okolicach miejsc, gdzie ścina się trzcinę cukrową, natychmiast buduje się nowe stanowiska do wytwarzania cukru. Idzie w trzciny. A parking autobusowy opanowały małpy. Wszędzie ich pełno. O, o, jakie szybkie tam. O, i tak, i znowu się przewinienie, tylko się przykąpię, nie? Druga. No i one teraz chyba się uczaiły na to jedzenie. Tym razem ładujemy się do lokalnego autokaru i wybieramy się na Lockhart Gap, miejsce, z którego roztaczają się zapierające dech widoki na góry Ammamalaj. Najwyższy szczyt południowych Indii w górach Annamalai to Anai Mudi, 2694 metry nad poziomem morza. No ja mam taki film na temat gatów zachodnich. Thank you.
to jest zabójna zieleń. Tam jakieś lasy takie naturalne. 4 and 4. No on liczy tu. No, 8. 0, 8. Jest dopiero po 10. Po 11. Na razie nie. Czy fajnie jest wrzucę z takim pudełkiem jakby, nie? Z taką siatką, taką kratką, wiesz, jak od tego, to to ciak spada. Trafiamy na okazję, aby przyjrzeć się obrzędowi hinduistycznemu, jednemu z wielu, jakie tutaj są obchodzone. Po obrzędowych modlitwach w świątyni i przy ołtarzach w trasę wyrusza korowód barwny w formie procesji. Szalony szum, wsiadamy w riksze i jedziemy do faktory herbacianego. I znów nasze oczy nasycają się przepięknym widokiem bezkresu herbacianych pól.